Szanowni Państwo, witamy serdecznie. To jest słuchowisko polityczne Stan Wyjątkowy. Pani redaktor Dominika Długosz, dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, do kampanii wchodzi Rafał Trzaskowski. Zajrzymy za kulisy tej decyzji prezydenta stolicy, bo ona ma pewien konkretny kontekst. Wraca także Jarosław Kaczyński, na poważnie wraca do gry. Widocznie sondaże wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości są nieco przerażające. I to jest oczywiście związane z sytuacją na wsi, ale Jarosław Kaczyński pojawił się także na opóźnionych obchodach smoleńskich i zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury o tym, że Putin zamordował mu brata. 13 lat czekał Jarosław Kaczyński z takim bezpośrednim doniesieniem w tej sprawie. Zastanowimy się, co za tym stoi. Dużo dziś także czegoś, co można nazwać w sumie kroniką towarzyską. Kto, gdzie, za ile. Ciekawa karuzela personalna, a na tej karuzeli naprawdę niebywałe czasami nazwiska. Zapraszamy na Stan Wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Renata Grochal. To jest Stan Wyjątkowy. Szanowna pani redaktor, Donald Tusk ogłosił oficjalny początek kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, co jest jednocześnie sygnałem, przynajmniej do wyborców, że nie ogląda się na innych liderów opozycji, a jednocześnie w mediach społecznościowych wezwał wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca. To jest oczywiście nawiązanie do 4 czerwca 1989 roku i pierwszych częściowo wolnych wyborów do upadku komunizmu. Tym razem będzie to marsz, pani redaktor, przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną europejską Polską. O co chodzi w tym marszu? Bo na takim marszu można się pokazać, ale można się jednocześnie bardzo przejechać. Oczywiście, ale chodzi o to, żeby były ładne obrazki, żeby tam flagi wiały Polski, Unii Europejskiej, żeby świeciło słoneczko i był tłum i to potem przez całą kampanię będzie hulać. Znaczy taki marsz jest, powiedziałabym, w każdej kampanii obowiązkowy. Tak? Trzeba zwołać swoich zwolenników na jakąś dużą imprezę. Donald Tusk dość sprytnie, moim zdaniem, wykorzystał 4 czerwca i ogłosił pierwszy, że on tam robi marsz, no bo teraz to już jest jego marsz, tak? Znaczy to nie jest tak, że tam za chwilę przyjdzie Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty i powiedzą, ale byśmy chcieli wystąpić, mamy coś do powiedzenia, no nie. Wystąpię. Czyli mój marsz, tak. Przychodzicie albo nie przychodzicie. Przychodzicie, stajecie ze mną, znaczy idziemy razem, albo nie stajecie ze mną i znaczy... I wtedy was dojeżdżam. I wtedy was dojadę, no. Więc ruch jest sprytny. No, to znaczy to nie jestem zaskoczona, że on to zrobił, oczywiście. Nie jestem zaskoczona, że tego dnia, bo ten 4 czerwca to jest taka data, którą Platforma... Czy PiS będzie miał swój 4 czerwca, czyli upadek rządu Olszewskiego, tak, agenci, tak, i tak dalej. Policzmy głosy, obejrzymy tak. 4 razy tam film Jacka Kurskiego w telewizji. A nie, chyba to już nie. Może być, że nie będziemy oglądać Jacka Kurskiego w telewizji publicznej. Marzę się go, ale sceny, na których Donald Tusk był na naradzie z Wachowskim, z Pawlakiem, z Wałęsą. Będzie 1000 razy, a z drugiej strony będzie Donald Tusk uśmiechnięty, tłum, prawdopodobnie jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie piosenka, ale też standardowa. Nie wiem, czy Tomek Lipiński da się jeszcze wykorzystać politykom, gdyż politykom nie wierzy. No dobrze, zobacz. Okej, to posłuchajmy najpierw Donalda Tuska, bo on mówił o tym marszu kilkakrotnie podczas swoich wizyt gospodarskich na Podlasiu, a zaraz zastanowimy się, jakie są ryzyka związane z takim marszem. Zwróciłem się do wszystkich Polek i Polaków, żeby w rocznicę pierwszych wyborów w roku 89 4 czerwca, w samo południe, spotkać się w Warszawie, żeby ta władza zobaczyła, że ludzie jej się nie boją, że Polki i Polacy nie pozwolą sfałszować wyborów, ukraść wyborów, że wszyscy mają dosyć drożyzny, wszyscy mają dosyć kłamstwa, wszyscy mają dosyć korupcji. Przecież w roku 89, wtedy w czerwcu, kiedy przy pomocy głosowania rodzącej się demokracji odsuwaliśmy komunistów od władzy. To byliśmy przeciwko kłamstwu w telewizji, ale tamta telewizja, ona by się mogła uczyć kłamstwa od telewizji Kurskiego. To były pieszczoty w porównaniu do tego, co oni dzisiaj robią. Byliśmy przeciwko korupcji tej władzy, no ale wiecie, jeśli dzisiaj czytamy we wspomnieniach, co tam miała żona Gierka, czy prezes ówczesnej telewizji, to dzisiejsi bossowie PiSu to boki zrywają. Znaczy oni po takie pieniądze, jakie komuniści kradli, oni by się nawet dzisiaj nie schylili. Jak pamiętacie, wtedy głosowaliśmy przeciwko
PZPR-owi, bo tam byli ludzie niekompetentni. Ale daję wam słowo, Gierek nie wyznaczyłby Chorały na budowę Huty Katowice albo Janusza Kowalskiego na ministra czy wiceministra. Słyszę od niektórych, o, oni będą zawsze rządzić, mają taką przewagę. Słuchajcie, po pierwsze, na razie włóżmy w nawias to, że mogą zrobić coś bardzo złego typu sfałszować wybory czy odwołać wybory. Mówię, żeby włożyć w to nawias nie dlatego, żebym to wykluczał, tylko że wtedy będziemy musieli się wszyscy zastanowić nad inną formą oporu, że tak powiem. Bo ja chcę wam to powiedzieć, że ja nie akceptuję, niektórzy dziennikarze na przykład tak piszą, no i tak nie dacie rady, bo oni na pewno coś wykombinują tak z myślą i po ptakach i już się nic nie da. Znaczy oni muszą wiedzieć, dlatego wezwałem na tego 4 czerwca wszystkich do Warszawy, żeby oni widzieli, że my sobie nie pozwolimy, żeby z nas żartowano. I to mówię w imieniu wszystkich Polaków, żeby wiedzieli, że jak 100, 200, 300 tysięcy ludzi na ulicy wyjdzie 4 czerwca, to żeby wiedzieli, co ich czeka, gdyby chcieli nam ukraść demokrację, sfałszować wybory albo odwołać wybory. No dobrze, Dominiko. Zakładamy, że Tusk zrobi swój cel, zmobilizuje swój elektorat. Partia rzeczywiście, jak ja rozmawiam z działaczami Platformy, ona robi wszystko, żeby ten marsz wyszedł, bo to jest podstawowe ryzyko. Tusk mówi, no 100, 200, 300 tysięcy. Realnie sprowadzenie takiej liczby ludzi będzie bardzo trudne i to, co będziemy robić jako główny sport 4 czy 5 czerwca, no to władza będzie liczyła po swojemu, opozycja będzie liczyła po swojemu. Pytanie o frekwencję. Czy Tusk ma taki potencjał, żeby ściągnąć tu setki tysięcy ludzi? Potencjał ma, czy mu się uda? Nie jestem przekonana, bo dawno się nie udało. To znaczy 300 tysięcy to jest masa ludzi. Znaczy może to dla państwa nie brzmi jakoś bardzo... Logistyka, pieniądze. Ale to logistyka, pieniądze, miejsce, to wszystko jest... Znaczy to masa ludzi. Rzadko kiedy są marsze, które mają aż tylu uczestników. Tutaj myślę, że Donald Tusk w ogóle nie powinien mówić o liczbach. To znaczy to jest taki jakiś szkolny błąd. Że mówi o tym, ile tam ludzi przyjedzie. No bo jak przyjedzie 50 tysięcy, to co? To będzie nieudane? To znaczy to w TVP i tak będzie nieudane. Od samego początku będzie nieudane w TVP. Oni tam znowu będą siedzieli z tym długopisem i liczyli, ile osób przeszło Nowym Światem. Ale to trochę nie ma sensu mówić, że celujemy w 300 tysięcy. No bo jak przyjdzie mniej, no to co? No i tak będą dobre obrazki. No nie ma co tutaj kombinować. Ratusz i tak powie, że było 500 000. Więc... Ja to mam tylko taką refleksję za każdym razem, że bardzo tęsknię do czasów, kiedy jak policja mówiła, ile było ludzi na marszu, to naprawdę tyle mniej więcej było. Wszyscy żeśmy wierzyli w te dane i był święty spokój, a teraz po prostu nie ma komu wierzyć w to, czy impreza była udana, czy nie, i trzeba jakoś tak na oko samemu to oceniać. I to jest zagrożenie, to oczywiście jest zagrożenie. No z drugiej strony zagrożeniem jest też ten... To, że nie mamy przekonania, czy będą tam inni liderzy opozycji, tak? To znaczy oni, nawet jeśli nie idą razem, to chcieli chyba by stwarzać wrażenie, że no jakoś się lubią trochę, bo po tych wyborach będą musieli tworzyć jakieś układy, koalicje, być może wspólny rząd, no coś będą musieli razem robić. A tutaj jeżeli oni nie wystąpią, jeśli nie daj Boże któryś wpadnie na pomysł, żeby robić jakąś konkurencyjną imprezę, jeśli padną ze sceny jakieś przytyki wobec nich, no ta atmosfera będzie już tylko gorsza. No przypomnijmy drodzy państwo, że kiedy był taki marsz, zostajemy w Europie w październiku 2021 roku, na przykład Szymon Hołownia nie wziął w nim udziału. Ewidentnie dla Tuska to jest taki element przyciskania zwłaszcza Hołowni do takiego stopnia Kosiniaka-Kamysza, których on chce zmusić do tego, żeby wystartowali na wspólnej liście z Platformą Obywatelską. Mamy nieoficjalne informacje, że dochodziło do takich spotkań też w okolicy świąt Tuska z Hołownią. Więc jest to element nacisku, ale dobra, zobacz. Mówimy o frekwencji. Dzisiaj frekwencja oczywiście się jest rzeczą kluczową. Ale ja teraz podam przykład marszu Platformy, który nie był liczny. To jest 2006 rok. Błękitny pierwszy rząd marsz. PiSu. Błękitny marsz. Słuchaj, tu już była różnica, bo organizatorzy liczyli, że wzięło tam udział 20 tysięcy ludzi, a policja, że 9 tysięcy ludzi. Czyli marsz był w obecnych kategoriach nieliczny, ale on poniósł Platformę do władzy.
Natomiast wiesz co, ja sobie tak przerknąłem do haseł. Ale pamiętasz obrazki z tamtego marszu, jak stał Donald Tusk na balkonie wtedy jeszcze niewyremontowanego hotelu Europejski. Tam jest trochę ciaśniej, więc było przed nim to morze flag, bo dało się tak zrobić zdjęcia. No naprawdę ten marsz, wtedy też była piękna pogoda. Proszę Państwa, tu ja sobie nie żartuję, ale naprawdę dużo zależy od pogody. Jak będzie słońce i będzie błękitne niebo i te flagi na tle błękitnego nieba, będzie czad. Słuchaj, ja sobie przypomniałem hasła z tamtego czasu. To jest podpowiedź do organizatorów, dlatego że w sumie wszystkie się zgadzają poza jednym. Więc posłuchaj. Polska wolna, solidarna. Pasuje? Tak. Wolne media. Pasuje? Tak. Chcemy demokracji. No, pasuje. Oczywiście. Wszystko gra. Kocham Polskę. Zgadza się. Dość Kaczorów, chcemy wyborów. No, w sumie mogłoby jeszcze być. Polska wolna, solidarna, tak? Przeproście i spadajcie. Cały czas funkcjonuje. Ale było jedno, które nie pasuje. No. Giertek, zostaw nasze dzieci. Musicie zmienić na Czarnka teraz. I będzie pasowało, bo w sumie profil, psychologiczno-polityczny obu Giertycha w tamtym czasie, Czarnka dzisiaj, jest identyczny. Ale my sobie tutaj żartujemy. Faktem jest jednak, że tamten marsz bardzo pomógł wizerunkowi Tuska, poniósł Platformę do zwycięstwa. Inna rzecz, że w tamta koalicja z Giertychem jako liderem LPR-u, z Lepperem jako liderem Samoobrony była w totalnym rozkładzie. Ale weźmy rok 2019. Słuchaj, pamiętasz taką sytuację, że opozycja idzie wtedy prawie zjednoczona do eurowyborów. Mhm. Jest Kosiniak na liście, jest Lewica na liście, ale TSL-doska. Wtedy startuje oddzielnie tylko Robert Biedroń. Mhm. Nie ma jeszcze nikomu się nieśni oczywiście o Hołowni. No ale to jest jedyne realne zjednoczenie opozycji za czasów rządu PiSu. Dostają łupnia od PiSu takiego, że hej, PiS ma ponad 40% rekordowy wynik i to jest w maju 2019 roku. 4 czerwca, dokładnie 4 czerwca 2019 roku, w okrągłą rocznicę wyborów 89 roku, Tusk zwołuje wiec w Gdańsku. Wszyscy spodziewają się, że on ogłosi, zasugeruje stworzenie jakiejś nowej formacji, zasugeruje, że on wróci do polskiej polityki, to jest już po śmierci Pawła Adamowicza. Proszę zobaczyć, co wtedy Tusk powiedział. Jesteście dzisiaj trochę przygnębieni. Słuchajcie, no ale tydzień wystarczy, tak? Nie jesteście żadnym antypisem, że nie jesteście negatywną siłą, która nie ma żadnego pomysłu, która jest tylko przeciw. To jest nieprawda. Tak samo jak wówczas, w roku 89, Solidarność była czystą, pozytywną siłą. Była oczywiście przeciw władzy, ale dlatego, że była za wolnością, za demokracją, za rządami prawa, za dobrą konstytucją, za wejściem we wspólnotę polityczną Zachodu. Jak tak powtarzam, to za czym była ta Solidarność i dlaczego była taka pozytywna, to sobie uświadamiam, że przecież dokładnie o to samo chodzi dzisiaj tym wszystkim, którzy chcą poparcia Polaków, chcą głosów Polaków. Przecież oni są pozytywni. Jesteście siłą dobrą, a nie złą. To oni są przeciw, a wy jesteście za. Na tym polega problem. I wtedy, w tym 2019 roku, ten wiec w Gdańsku wcale nie był taki liczny. I te nadzieje były zawiedzione. Tusk nie potrafił po tych eurowyborach, gdzie PiS zmiażdżył opozycję, nie potrafił zmobilizować ludzi. Więc to jest realne pytanie, na ile on dzisiaj ma taką siłę. Nie potrafił zmobilizować ludzi, ale ja byłam wtedy w Gdańsku. Pojechałam wtedy do Gdańska na 3 dni na obchody wyborów i atmosfera, jaka była na Długim Targu, bo on to chyba na Długim Targu to było, tak. Wystąpił, była atmosferą takiego radosnego pikniku. Mnie to nawet trochę zaskoczyło, że Platforma pojechała w miejsce, które jest takim inkubatorem. Znaczy jest takim miejscem, gdzie nie usłyszą nigdy nic przykrego. W Gdańsku zawsze się dobrze czują, zawsze się czują jak u siebie i oni próbowali wtedy stworzyć taką atmosferę, że dobra, no tutaj te wszystkie porażki są za nami i idziemy. Ale to był też początek konfliktu z Trzaskowskim, bo tam również wtedy padały sugestie przy okazji tego 4 czerwca, że Rafał Trzaskowski może ogłosić powstanie jakiegoś ruchu, który będzie czymś oddzielnym od Platformy. To był taki sam początek, kiedy w Platformie i w jej okolicach zaczęto szukać jakiegoś zupełnie nowego lidera, kogoś, kto miałby siłę, żeby pociągnąć Platformę dalej. Czy Donald Tusk
Tusk ma w tej chwili taką siłę? Nie wiem. Widzę te jego spotkania i mam wrażenie, że to całkiem nieźle mu idzie. Znaczy, naprawdę, mam wrażenie, że tam oczywiście są incydenty, bo zawsze są. No, ktoś tu rzuci jajkiem, ktoś mu zada jakieś złe pytanie, ale mam wrażenie, że z każdego spotkania na każde spotkanie tych ludzi jest coraz więcej. Że on nie osłabł, co mnie absolutnie zaskakuje, bo też, no umówmy się, nie jest fanem jeżdżenia i takiej typowo organicznej pracy u podstaw. A on to robi. Znaczy on od września zeszłego roku jest non-stop w trasie. I jeździ i zmusza tych swoich posłów do jeżdżenia. Ostatnio usłyszałam od jednego z posłów, że jest jednoosobowa telewizja Donald Tusk TV i koniec. I tak będzie już do końca kampanii, że on będzie całą uwagę mediów ściągał. No, właśnie, no dobrze, ale wiesz co? I tutaj przechodzimy do Trzaskowskiego, o którym wspomnieliśmy, który wtedy w Gdańsku stał obok Tuska. Dzisiaj dołącza do kampanii, pojawili się razem w Białej Podlaskiej i to nie było przypadkowe spotkanie. To było spotkanie, czy dołączenie Trzaskowskiego do kampanii Tuska. Bardzo wyraźnie to Tusk był prowadzącym, Trzaskowski był jednym z gości, ale to jest skutek tej plotki, o której Państwu wielokrotnie w naszym programie mówiliśmy. Plotki, że skoro Tusk mimo intensywnej kampanii doprowadził do sondaży Platformy pod 30%, ale wyżej nie jest w stanie podskoczyć, to być może pojawi się inne rozwiązanie. Rozwiązanie pod tytułem Trzaskowski jako kandydat na premiera. Trzaskowski ma lepsze osobiste sondaże. Zaczęło być między nimi niefajniej niż zwykle. Oni się, mówiąc delikatnie, nieszczególnie trawią, nieszczególnie lubią. Nie ma między nimi chemii. Natomiast te pogłoski spowodowały, że relacje się zaczęły psuć. I w związku z tym Trzaskowski postanowił, który nieszczególnie pragnie być premierem chyba, bo tam trzeba pracować, on woli być kandydatem na prezydenta, powiedział to Tuskowi jasno, postanowił włączyć się w kampanię, żeby dać pewien sygnał, że są razem i że on osobiście nie bierze pod uwagę wariantu kandydowania na premiera. Dlatego wystąpili razem i dlatego proszę posłuchać, jak sobie nawzajem panowie kadzili. Kilka dni temu osoba szczególna, nie tylko dla mnie, powiedziała mi, wiesz, Donald, ja mam naprawdę bardzo dużo zajęć. Odpowiadam za wielkie miasto, odpowiadam za nadzieję też milionów Polaków, ale ja znajdę czas, ja zrobię wszystko, będziemy, cała Koalicja Obywatelska, jak jedna pięść, wszystkie ręce na pokład, to usłyszałem od naszego dzisiaj szczególnego i gościa, i gospodarza, Rafała Trzaskowskiego, naszego prezydenta. Zaczęło się jak u Hitchcocka, bo chyba nikt nie pracował tak ciężko jak Donald Tusk i budował to napięcie, ale musimy jeszcze bardziej przyspieszyć. Musimy doprowadzić do tego, że wszyscy będziemy ciężko pracować. Rafał się nigdy nie skarżył. Nigdy. Więc ja wam to powiem. To polowanie na liderów opozycji, ono jest wprost proporcjonalne od poziomu strachu, jaki PiS ma przed niektórymi politykami. Rafała Trzaskowskiego boją się szczególnie, bo przecież wszyscy to czujemy, że gdyby nie cały cykl machlojek, niedoskonałości, wykorzystywania Pegasusów, telewizji publicznej, pieniędzy publicznych, to byłby dzisiaj prezydentem Warszawy? Nie, prezydentem Rzeczpospolitej. No więc się go boją. A co to znaczy, że się go boją? Posłuchajcie uważnie. Ja dzisiaj poprosiłem szefową sztabu, żeby dokładnie, żeby bez najmniejszej pomyłki przedstawiła mi statystykę polowania na Rafała Trzaskowskiego. W ciągu ostatniego roku i pierwszych trzech miesięcy tego roku do ratusza warszawskiego, CBA skierowało 8 tysięcy pytań, żądań na papierze. Prokuratura wszczęła postępowań ile? 15 postępowań. Średnio raz na miesiąc w ciągu tego roku i 4 miesięcy CBA wkraczało do ratusza w celu przesłuchania pracowników albo rewizji.
co miesiąc. Przecież to są grube miliardy, 170 miliardów złotych. Za to można by było wybudować kilkaset, 600, 700 super nowoczesnych szpitali albo kilka tysięcy nowoczesnych szkół. W taki sposób właśnie PiS załatwia to, co dla nas najważniejsze w Unii Europejskiej. I dlatego trzeba postawić na doświadczonych polityków. A kto ma większe doświadczenie w zarządzaniu państwem, w relacjach z Unią Europejską niż Donald Tusk? Po to, żeby takie sprawy, fundamentalne sprawy były załatwiane dużo wcześniej, a nie dopiero jak się mleko rozleje. Pamiętam, jak na samym początku, po tym jak PiS przejął władzę, pani premier Szydło co chwilę mówiła 8 lat. Tylko to potrafiła wtedy powiedzieć. 8 lat. I opowiadali, jak to rozliczą Platformę Obywatelską. No oczywiście okazało się, że przez 8 lat jakoś mało argumentów, prawda? A przez te 8 lat sami narobili tyle afer, że nikomu się o tym nie śniło. I po 8 latach oczywiście będą rozpoczynać kolejną nagonkę na Donalda Tuska, na Platformę Obywatelską, na koalicję, tylko i wyłącznie po to, żeby na tym budować kampanię wyborczą. Nie żeby mówić o przyszłości. Bo to właśnie my chcemy mówić o przyszłości, jaką mamy ofertę, w jaki sposób chcemy załatwić najważniejsze problemy dla Polek i Polaków. I o tym będziemy mówili przez najbliższe miesiące, o tym mówimy przez te 200 spotkań, gdzie padają bardzo konkretne propozycje. A oni oczywiście będą próbowali robić kolejne igrzyska, ale jesteśmy na to przygotowani. Powiem wam tylko jedno. Kolejna rzecz, która łączy mnie i Donalda, to jest to, że nie należymy do ludzi strachliwych i na pewno sobie w majtki nie wsadzimy pistoletu. Natomiast Dominiko, ja rozmawiam z jedną i z drugą stroną. Oczywiście strona Tuska jest silniejsza, bardziej wpływowa w tej chwili, Trzaskowskiego znacznie słabsza. Ale z jednej strony ludzie Trzaskowskiego mówią, okej, włączył się w kampanię, ale nie złożył hołdu lennego, nie ucałował sygnetu, wchodzi do kampanii na własnych warunkach. Uznaje przywództwo Tuska, ale pokazuje swoją niezależną pozycję. Ludzie Tuska mówią, okej, na razie pocałował sygnet, na razie klęknął na kolano, ale nie wiadomo, jak długo w tym wytrzyma i nie wiadomo, czy to jest tylko taktyczne zagranie, czy gdzieś tam później za parę tygodni znowu nie zacznie czegoś knuć. Moim zdaniem nie zacznie knuć, bo na razie nie jest do knucia zdolny z tych powodów, o których powiedziałeś. On jest znacznie słabszy, jeśli chodzi o swoje zaplecze. To znaczy Platforma jest platformą Donalda Tuska, a nie Rafała Trzaskowskiego. I Rafał Trzaskowski ma tam oczywiście swoich ludzi, ale znaczna część z nich to nie są członkowie Platformy Obywatelskiej, tylko innych partii koalicji obywatelskiej. Więc on tak z tą siłą w Platformie to bez przesady. Rafał Trzaskowski moim zdaniem nie złożył hołdu lennego, ale uznał zwierzchnictwo. No tak, to znaczy... Ale miał do tej pory z tym problem. Trochę, miał, prawda? Do tej pory z tym problem, uznał zwierzchnictwo i stanie tam, gdzie Tusk mu powie, że ma stać. Znaczy, jeśli Tusk powie, będziesz kandydatem na prezydenta w 2025, to będzie kandydatem na prezydenta. Jeśli mu powie po ewentualnie, być może, nie wiem jak, wygranych wyborach pod koniec tego roku, będziesz naszym komisarzem w Unii Europejskiej, to będzie komisarzem. Jeśli powie, będziesz na drugą kadencję prezydentem Warszawy, to Trzaskowski będzie prezydentem Warszawy. I na razie tyle z tego wynika, moim zdaniem. Czy Trzaskowski będzie coś dalej budował. Zauważyłam ostatnio, że w sondażach zaczęło się pojawiać znowu to ugrupowanie samorządowców Tak dla Polski. Tam był taki moment. To są mniej więcej ci ludzie, których państwo widzieli w 2019 roku z Tuskiem na Długim Targu w Gdańsku. To jest właśnie ta ekipa. Pani prezydent Gdańska, prezydent Poznania, pani prezydent Łodzi, Trzaskowski, tak. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. To jest ta ekipa. Samorządowcy Platformy tak naprawdę. Tak, no samorządowcy, którzy się kojarzą z Platformą, oni formalnie chyba nie są w ogóle w Platformie. Karnowski, Dulkiewicz nie są w Ale na przykład pani prezydent Łodzi tak, jest. Już jest. Tak, już jest. Hanna Zdanowska jest. I nagle się w sondażach zaczęło pojawiać to ruch samorządowy tam Tak dla Polski. I już kilka tygodni temu, kiedy się pierwszy raz pojawili w sondażu, następnego dnia dosłownie, panowie wyprodukowali taki list, że oni nie chcą być oddzielnym podmiotem politycznym. I taki on był bardzo w stylu Donaldzie, ale nie gniewaj się, że jesteśmy w tym sondażu, my nic nie chcemy, my będziemy tylko negocjować parę jedynek ewentualnie dla naszych ludzi, no mogą być nawet dwójki. A tutaj znowu się pojawiają i mam wrażenie, że jest to jednak też pewna metoda nacisku na Donalda Tuska, żeby rozważał te środowiska związane z samorządowcami. One są środowiskami związanymi z Karnowskim i Trzaskowskim.
Żeby jednak zobaczył, że oni są jakąś tam siłą. Jak słyszę z wewnętrznych sondaży Platformy, wynika, że nie są żadną siłą, że nie dają niczego, znaczy nie dodają niczego, dlatego że ludzie i tak uważają ich za członków Platformy i tak. Znaczy, to nie jest, nawet jeśli w sondażach mają 2%, to te 2% i tak pójdzie i zagłosuje na Platformę. Bo dla nich te twarze tego ruchu to są ludzie Platformy wciąż. Więc mam wrażenie, że są takie naciski na Tuska, żeby rozważył budowanie frakcji Trzaskowskiego w przyszłym Sejmie. No ale on też widzi te naciski i raczej nie sądzę, żeby miał ochotę na frakcję Trzaskowskiego w przyszłym Sejmie. Drodzy Państwo, w samej Platformie, czy konkretniej w otoczeniu Tuska panuje takie przekonanie, że plotki takie wzmacniające Trzaskowskiego, czy sugerujące, że on mógł być kandydatem opozycji na premiera, są rozpuszczane głównie przez Hołownię i Kosiniaka-Kamysza, dlatego że, mówiąc delikatnie, Tusk nie traktuje ich partnersko. I oni może by nawet pragnęli, żeby doszło do jakiejś zmiany, ale jednocześnie, że to ma być taki element osłabiania Tuska, pokazania, że wcale w tej Platformie nie jest taki silny, dlatego że, tu przechodzimy do kolejnego etapu, i ten marsz, o którym wspomnieliśmy, jest tego elementem. Wciąż w Platformie jest takie założenie, że któryś z nich, albo może obydwaj, może razem, a może oddzielnie, przyjdą złożyć hołd Lenny, kiedy zobaczą, że są dramatyczne sondaże. Więc w tym sensie myślenie jest takie, oni osłabiają Tuska, bo chcą przyjść do niego i negocjować na innych warunkach, bo te negocjacje, które były do tej pory, były negocjacjami z pozycji siły. To znaczy Tusk generalnie nie zamierza na tym etapie z nikim się dzielić władzą, ani z Trzaskowskim, ani z Hołownią, ani z Kosiniakiem. On chce sam dojechać do wyborów i właściwie mówi na ten temat bardzo prosto. Natomiast jednocześnie, Dominiko, jest tak, że sięga po ludzi, którzy albo są uważani za współpracowników Trzaskowskiego, albo na pewno nie są kojarzeni z taką Platformą Tuskową do tej pory. Szefowa kampanii wyborczej. Sławomir Nitras najpierw, który został 2 miesiące temu wskazany przez Tuska jako człowiek, który będzie budował ruch kontroli wyborów, ten opozycyjny. No to jest absolutnie najtwardszy współpracownik Rafała Trzaskowskiego, a teraz szefowa kampanii nowa. Myślę, że on czasem wierzy w Trzaskowskiego bardziej niż Trzaskowski sam w siebie wierzy. Zdecydowanie. Tak jest między Sławomirem Nitrasem a Rafałem Trzaskowskim trochę taki układ jest. Ja mam wrażenie... Ale teraz zobacz, teraz Wioletta Paprocka-Ślusarska, która jest szefową gabinetu Trzaskowskiego w ratuszu. Czy to jest twoim zdaniem próba przeciągania ich, czy pragmatycznej współpracy? Moim zdaniem pragmatyczna współpraca i trochę my przeceniamy na przykład Wiolettę Paprocką jako człowieka Trzaskowskiego. Moim zdaniem nie jest człowiekiem Trzaskowskiego. Ona przyszła do ratusza za Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ona współpracowała z Donaldem Tuskiem, kiedy on był w Sejmie, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu, kiedy był szefem klubu. Ona w Platformie jest od lat. To nie jest tak, że ona przyszła do ratusza jako człowiek Trzaskowskiego. Słuchaj, ja ją kojarzę najbardziej, najintensywniej jako współpracowniczkę Grzegorza Schetyny. Ona była z nim, kiedy był wicepremierem i szefem MSWiA i ona też oglądała, w jaki sposób Tusk go dobił po aferze hazardowej i w jaki sposób potem przez lata go wykańczał. Więc wiesz, zgadzam się, że to nie jest, ona nie jest człowiekiem Trzaskowskiego, po prostu pracowała w ratuszu, gdzie rządzi Platforma. Ale z drugiej strony ona zna ciemne oblicza Tuska, wprost w ostatnich latach nie była człowiekiem Tuska. Nie, tak? Oczywiście, ja nie mówię, że jest człowiekiem Tuska, tylko nie jest również człowiekiem Trzaskowskiego. Z tego, co ja wiem, Donald Tusk po prostu uznał, że nie chce żadnego nowego gwiazdora na stanowisku szefa kampanii. On uznał, że politycy mają tę tendencję, że prędzej czy później zaczynają robić swoją kampanię, a nie kampanię partii. I że trzeba tam postawić kogoś, kto po prostu nie będzie kandydował. Bo każdy, kto chce kandydować, każdy, kto potem się zajmuje swoim własnym regionem, zaczyna odpuszczać kampanię i że pani Wioletta Paprocka-Ślusarska będzie lepszym kandydatem. No a ponieważ tak, zna Platformę, zna mechanizmy wyborcze, jest w tym od lat, to nie jest człowiek znikąd. No ona się nie pojawiła w polityce pół roku temu. To sobie z tym poradzi. Natomiast ja uważam, że powierzenie Nitrasowi, Sławomirowi Nitrasowi, wiem, że pan poseł nas słucha, to się poprawiam. Sławomirowi, i rzuca ciężkimi słowami czasami. Nitrasowi tej kontroli wyborów. Moim zdaniem ma dwa oblicza, dwie strony. Po pierwsze, jak sobie Sławomir Nitras nie poradzi,
to Tusk nie może nawet myśleć o lepszej sytuacji. Będzie miał z głowy najwierniejszego człowieka Trzaskowskiego. Znaczy, jeśli Sławomir Nitras nie ogarnie tej kontroli wyborów tak, żeby to było wielkie, fantastyczne, żeby tam to działało, hulało na jakieś super nowoczesnych metodach. My obserwujmy te wszystkie spotkania Tuska z wyborcami. Ta kontrola wyborów jest bardzo ważnym tematem. To jest, często padają pytania, występują działacze KOD-u, bo to w oparciu o KOD jest to budowane, zbierają deklaracje, Tusk do tego zachęca. To jest dla tego środowiska bardzo ważna kwestia. I Nitras po prostu musi sobie z tym poradzić. Jeżeli sobie nie poradzi, no to przecież nie Donald Tusk sobie nie poradził. No nie poradził sobie najbliższy człowiek Trzaskowskiego. Jeśli sobie poradzi, to Donald Tusk sobie poradził. Bo wyznaczył Nitrasa na kierownika tej imprezy. I mam wrażenie, że to z jednej strony, chociaż politycy Platformy mówią, że nie widzą tutaj takiego planu Donalda Tuska, no a z drugiej strony to jest też sygnał do Platformy. Ja nie wykluczam ludzi Trzaskowskiego, ja ich nie odrzucam. Ja ich wciągam, prawda? Jest ewolucja. W 2014 roku rządzi Platforma, Nitras stara się o reelekcję jako europoseł i w wyniku wewnętrznych rozgrywek w Platformie, między ludźmi Schetyny, Tuska, nie wchodźmy w szczegóły, to było dekadę temu, nie ma kompletnie znaczenia, ale on został wyrzucony z list wyborczych rządzącej Platformy do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku przez Donalda Tuska. Więc nie są częste sytuacje. To pokazuje, jakie było między nimi napięcie. On potem wrócił, dlatego że Tusk wyjechał do Brukseli, przyszła Ewa Kopacz, która wyciągnęła go zza światów. Potem się związał z Trzaskowskim. Ale dekadę temu panowie mieli koszmarne relacje, więc jest ewidentnie tak, że Tusk wciąga w orbitę współpracy ludzi, którzy nie są wprost z nim związani. No trochę jednak za cenę ucałowania sygneta. To znaczy oni jednak uznają jego przywództwo bardzo wyraźnie, więc on stara się włączać wszystkich po to także, żeby, tak jak powiedziała Dominika, odpowiedzialność się podzieliła. Nie, no oczywiście, poza tym wyobraźmy sobie, że teraz ze środowiska czy otoczenia Sławomira Nitrasa zaczynają płynąć jakieś sygnały o tym, że ta kampania w ogóle bez sensu, że jest, nie że to wszystko, nie że nieszczęścia same, że źle to robione jest. No nie popłyną, no bo jak mają popłynąć, skoro oni za to odpowiadają. Więc Tusk tutaj rzeczywiście uspokoił trochę, no rozegrał to po prostu, no umie. No, ma ich wciągniętych do kampanii, muszą w tej kampanii pracować. Z drugiej strony poszedł sygnał, że on, proszę bardzo, chętnie współpracuje ze wszystkimi. Dominiko, jeszcze zajmijmy się jedną rzeczą, bo to trochę przebąkuje w moich przynajmniej rozmowach wewnątrz Platformy i to widać trochę na spotkaniach Tuska. Jest tak, że Tusk myślał, czy zakładał, że jeżeli ten Hołownia i ten Kosiniak nie przyjdą na jego warunkach, a już było widać na początku roku, że nie przyjdą, to on ruszy w trasę i tą swoją aktywnością, tą swoją sprawnością wyborczą po prostu rozjedzie ich totalnie. I oczywiście jest tak, że widzimy w sondażach jakieś problemy PSL-u, jakieś problemy Hołowni, ale nie widzimy maksymalnych wzrostów Platformy. Ona wciąż oscyluje wokół tych 30%. I ponieważ w rozmowach i z ludźmi Trzaskowskiego i ludźmi Tuska pojawiają się podobne argumenty, to chciałbym ciebie zapytać, co ty słyszysz i co ty sądzisz. Po pierwsze, oni twierdzą dość zgodnie, że Tusk płaci cenę tego, że nie ma jednej listy. W tym sensie, nie tam, że ludzie bardzo chcą jednej listy, część chce, część nie chce, wyborcy Platformy są różni. Pewnie więcej chce niż nie, ale generalnie Tusk osobisty autorytet zainwestował w jedną listę i okazało się, że nie jest skuteczny. To jest jeden argument, może tak, może nie. Ale drugi argument jest taki, że Platforma płaci cenę za, w tym sporze o odpowiedzialność Jana Pawła II za afery pedofilskie w Kościele, który Jarosław Kaczyński bardzo upolitycznił po filmie telewizji TVN. Co prawda Platforma się z tego sporu wycofała, nie brała udziału w jakichś kłótniach, nie głosowała w Sejmie za uchwałą w obronie Jana Pawła, ale też nie głosowała przeciwko. Mimo to na przykład, kiedy Tusk jedzie na Podlasie i ma spotkanie w Kleosinie, w szkole, to stają tam takie grupy modlitewne, w rękach mają różańce i hasła Judasze precz od Jana Pawła II, czyli Platforma, czy chce, czy nie chce, jest obsadzona w tej roli partii takiej liberalno-lewicowo-antykościelnej i że to ich zdaniem też ma znaczenie i powoduje ograniczenie, niemożność takich wzrostów.
Może najpierw ta jedna lista, załatwmy to szybko już, nie gadajmy o tym już nigdy. Donald Tusk oczywiście, że płaci cenę dlatego, że mówił o tym za dużo i za bardzo przekonywał, że to się na pewno wydarzy. I nagle wyborcy Platformy Obywatelskiej mówią, no dobra, no ale miało być, nie ma, to co teraz, to znaczy na kogo my mamy głosować? Znaczy, to jak, to ten Hołownia dobry czy niedobry, czy wy będziecie z nim szli, znaczy, ci najbardziej zagorzali wielbiciele Platformy, mówią, no to atakujemy Hołownię, czy nie atakujemy, no, czy nam dojechać go w tych internetach, czy nie. No, taki jest pewien niepokój tutaj. I, tylko, że na przykład jak rozmawiam z politykami Platformy, to oni mówią, no ale dobra, no my byśmy się z tego wycofali już bardzo chętnie, ale to wy przychodzicie i zadajecie pytania. No jak przestaniecie pytać, to my nie będziemy musieli o tym gadać. No nie przestaniemy pytać, bo tyle żeście tam opiecywali, że nie przestaniemy pytać na ten temat. Ale oczywiście, że będzie płacił tego cenę, tylko ja nie wiem, czy ta cena jest wielka, bo prędzej czy później czy ci ludzie, którzy chcą zagłosować na Platformę, powiedzą, no to jakie to ma znaczenie? Znaczy, jakie to ma znaczenie, z kim oni idą? Skoro i tak chcemy na nich zagłosować. Mam wrażenie, że historia z uchwałą w sprawie obrony Jana Pawła II i całą tą historią się nie skończyła. Znaczy, że to nie jest tak. To nie był wielki sukces początkowo Prawa i Sprawiedliwości, które wykorzystuje postać Jana Pawła II do celów politycznych. Nie miejmy co do tego żadnych wątpliwości. Ale to nie był sukces. Te marsze papieskie nie były tak wielkie. To prawda. Nie były tak liczne, jak Prawo i Sprawiedliwość. Ale jest jakiś odłożony w czasie efekt. Ale to chyba, jest odłożony w czasie efekt i on będzie, nie wiem czy będzie narastał, ale takie właśnie grupki modlitewne, osoby z różańcami będą się pojawiały na spotkaniach Donalda Tuska, zwłaszcza w tych regionach, które są bardziej tradycyjne. Tusk zaczyna teraz wizytę na Podkarpaciu. No Podkarpacie, Podlasie. To są miejsca, gdzie to się będzie wydarzało. Podhale pewnie. Musi się z tym liczyć. Tylko czy to będzie miało wielki efekt? Ja nie mam poczucia, że w Platformie jest jakieś głębokie, spięcie, że to się dzieje, że to się pojawia. Mam wrażenie raczej z tych rozmów, że oni mówią, no, bylebyśmy nie stracili zimnej krwi, tak? Byleby ktoś nie wyskoczył z jakąś głupotą znowu o piłowaniu katolików. To a propos pan Sławomir Nitras na kampusie Rafała Trzaskowskiego? Czy jakimiś innymi takimi rzeczami, jeżeli utrzymamy ten kurs taki nieangażowania się w tą sprawę, no to powinno być okej. Okay. Więc myślę, że oni też to obserwują, ale możesz mieć rację, że to jest trochę odłożone w czasie. Zobaczmy, drodzy państwo, jak na jednym ze spotkań na Podlasiu Tusk w ogóle rozpoczął spotkanie od nawiązania do Jana Pawła II. On ewidentnie próbuje uciekać od wpisywania Platformy w taki kontekst partii, która walczy z Janem Pawłem II. Co więcej, odwołuje się do jego etosu. Popatrzmy. Tak sobie uświadomiłem wtedy, kiedy rozgorzała ta nie zawsze mądra dyskusja o Janie Pawle II w ostatnich dniach i tygodniach, że przecież to wszystko, co myślę, że też dla państwa jest tak ważne w ostatnich latach, zdarzyło się w jakimś sensie pod patronatem, a często z nadzwyczajnie skuteczną pomocą Jana Pawła II. Wtedy, kiedy mówił o Unii Europejskiej, nie wiem, czy pamiętacie te słowa, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, ja wtedy byłem zaangażowany bardzo mocno w namawianie do głosowania w referendum za Unią Europejską. Ja nie miałem żadnych wątpliwości, że gdyby nie jednoznaczne, mocne, klarowne słowa Ojca Świętego, to być może nie weszlibyśmy do Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy mówił słowa o wolności, w tym o wolności słowa, kiedy uczył, i to z taką niezłomną wolą, takiej fundamentalnej przyzwoitości, empatii człowieka do człowieka, to wszystko kształtowało Polskę, z której dzisiaj jesteśmy tak dumni. I jeszcze kończąc tę część, Dominiko, wiesz co, zauważyłem, że na Podlasiu doszło do gigantycznej mobilizacji Młodzieżówki Solidarnej Polski, dlatego że kiedy Tusk zmierzał na spotkanie,
to pojawiła się chyba cała młodzieżówka Solidarnej Polski tam, z Ogólnopolska, i przyszło 3 działaczy, wiesz? No to może być, że wszyscy. Może jeden był chory, no. W Białej Podlaskiej, tam gdzie właśnie Tusk z Trzaskowskim pili sobie z dzióbków, 3 młodzi ludzie z Solidarnej Polski, ale wiesz co, to przecież Ziobro im nie dał kasy z Funduszu Sprawiedliwości, bo oni tacy ubodzy, wiesz, mieli jedno jajko raptem, którym rzucili, jedno jajko. W dodatku są niedouczeni, poproszę zobaczyć, to był taki młody człowiek, jeden w ciemnych okularach, no taki bardzo solidarno-polski, z wielkim czekiem biegał, który miał, to nie był czek, to był bilet, który podobno kupiła Ursula von der Leyen Tuskowi, żeby wrócił do Brukseli. Proszę nie szukać sensu w tym, co mówię, bo nie ma sensu w tym, co on robił, ale proszę zobaczyć, z Funduszu Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro nie sfinansował mu nawet lekcji niemieckiego, a kończąc tę część, od razu zapowiem, co będzie w częściach kolejnych, bo Tusk na tych spotkaniach zgłasza kilka pomysłów programowych, takich socjalnych mocno, ale jednocześnie stara się dbać o elektorat liberalny, bo to też z badań Platformy wynika, że ten elektorat liberalny, zwłaszcza liberalny gospodarczo, trochę ucieka do Konfederacji. Prezes Kaczyński wraca, więc czeka na starcie gigantów, będą jeździć jeden za drugim po całej Polsce. Kaczyński wrócił, dlatego że sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, ale jednocześnie wrócił, żeby oznajmić, że jego brat został zamordowany na polecenie Władimira Putina i należy złożyć doniesienie o takim morderstwie do prokuratury właśnie. Będziemy także rozmawiać, tak jak Państwu powiedzieliśmy na samym początku programu, o ruletce personalnej, która jest bardzo intensywna i dużo też będzie o pieniądzach. Zapraszamy na części kolejne stanu wyjątkowego. To jest stan wyjątkowy. Dalszej części podcastu słuchasz dzięki pakietowi Onet Premium. Dominiko, bo jest